Dzień dobry, szanowni widzowie. Przeszedłem dzisiaj szkołę życia. Niby szkoła rysunku, ale jednak dowiedziałem się o sobie zbyt wiele. Moim gościem będzie utalentowany rysownik Mateusz Waliszewski, człowiek, który dzisiaj założył biznes. Prowadzi szkołę, która uczy rysunku. Przygotowuje między innymi przyszłych studentów OSP do tego, żeby poradzili sobie na studiach. Właśnie dla nich, dla wszystkich Da Vinci'ch naszych czasów, Nvidia przygotowała dedykowaną platformę, pozwalając im na pracę z prędkością wyobraźni. Platformę Nvidia Studio i certyfikowane produkty RTX Studio od HP, dzięki wiodącym w branży układom GPU Nvidia, w połączeniu z ich wyjątkową technologią dotyczącą sterowników, inspirująco podnoszą wydajność i potencjał aplikacji kreatywnych. Talent to jest coś, co należy pielęgnować. Technologia może w tym bardzo pomóc. Co do tego jest potrzebne? Choćby sprzęt, który mam dzisiaj w studiu. Omen 15 z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 2060. Co robi? Co zmienia? Co przyspiesza? Zapraszam na lekcję. Mateusz Waliszewski, mistrz rysunku, choć dziś słyszę także biznesmen, więc ile ciebie w tobie? Aktualnie to bardziej w stronę biznesu i prowadzenia tego wszystkiego, niżej już samego artyzmu i rysowania, malowania. Czy... Ale to jest wina to po prostu samego prowadzenia firmy i rozwoju, nie? Wina czy zasługa? Właśnie kwestia tego, co my byśmy chcieli robić, nie? Bo myśmy na początku, jak zaczęli prowadzić firmę, to była taka rozmowa, czy chcemy być mali i robić to, co lubimy robić, czy jednak rośniemy dalej i skalujemy to do większych rozmiarów, bo w tym momencie się zmienia zakres obowiązków i wszystko tak jakby się odwraca do góry nogami. I na początku strasznie mi to wychodziło no, bokiem, że nie maluję, albo maluję mniej, no, ale aktualnie jest okej. Okay. To zapytam inaczej. Ile w Mateuszu Waliszewskim w Anno Domini 2021 jest artysty? Masz czas, pamiętaj. Powiedzą, że 50-50 aktualnie, nie? Że tak 50-50. Bo jednak codziennie rysuję, i uczymy tego rysunku ludzi, szczególnie na architekturę czy na SP. No i samego rysunku jest bardzo dużo, ale no mówię, to jest 50-50 aktualnie, nie? Lubisz ten moment, kiedy to się w ten sposób podzieliło? Że także jak dzisiaj ludzie myślą, Mateusz Waliszewski to jest facet, który potrafi coś narysować, ale jednocześnie to jest gość, który zarządza uczelnią, która ma 400 studentów miesięcznie. Na początku nie. Teraz tak, bo lubię to. Zresztą prowadzenie tego typu rzeczy to daje tak jakby nowe opcje, czegoś nowego się można nauczyć i ja chyba mam większą frajdę z tego aktualnie, bo jednak jak ktoś jest na freelancie i stara się po prostu malować ilustracje i całą resztę, no to w tym momencie on po prostu siedzi w jednym i robi te ilustracje, czy maluje właśnie koncepty, czy coś innego i on siedzi w tym non-stop 12 godzin dziennie i to robi. W momencie, kiedy prowadzimy, tak jak aktualnie mam szkołę rysunku czy bloga właśnie, no to ten szereg, nie wiem, zadań jest tak gigantyczny. Ja aktualnie robimy od produktów, projektujemy dla naszych uczniów, piszemy tego bloga, nagrywamy teraz podcasty, filmy, tam jest tego pełno. Ja się strasznie jaram robieniem różnych nowych rzeczy, żeby nie było monotonii w tym wszystkim. I to jest, dla mnie to jest genialne, nie? Użyłeś na początku takiego słowa artyzm. Pielęgnujesz to cały czas? Czy się dalej uczę? No, jeśli to stąd się bierze, to tak. Tak, tak. Chociaż ja sam siebie artystą bym nie nazwał, a tylko bardziej po prostu, nie wiem to określić, ilustrator, koncept artysta, tak? Ale sam artysta czyste, to bardziej chyba to są osoby po SP, są artystami. I jeżeli oni tak jakby robią sztukę dla sztuki i dla pokazania czegoś jeszcze, to okej. Okay. Ale na przykład sama ilustracja, czy projektowanie graficzne, czy właśnie, nie wiem, sama architektura, ona jest dla klientów. I tu w tym momencie trzeba to połączyć i nie wiem, czy byłoby określenie, że to jest artysta, tylko bardziej połączenie warsztatu rzemieślnika ze sztuką. A jesteś dobrym rzemieślnikiem? Myślę, że tak. Chociaż nie mnie to oceniać, tylko... Spodziewałem się takiej typowo polskiej odpowiedzi. Wie pan, nie wypada się chwalić, może inni mnie ocenią. Ja nie wiem, jeszcze nie zasłużyłem. Co to jest 400 student? Nie, to wie pan co, proszę zadzwonić za 10 lat. Z jednej strony tak, okej. Okay, no, można byłoby być mega skromnym. Ja ogółem... Nie, to nie jest skromność. Moim zdaniem to jest właśnie taka nasza przypadłość, żeby za bardzo się nie pochwalić, nawet jak robimy coś dobrze... Bo wiesz, dzisiaj robię to dobrze, jutro może przyjść gorszy dzień, więc będą mnie oceniać. To byłby trochę strzał w stopę, gdybym powiedział, że tak jakby, no tak umiem rysować, nie umiem, ale no z jednej strony jednak uczymy tych uczniów, oni mają coraz lepsze wyniki, mają te pierwsze miejsca na po egzaminach. I z
drugiej strony, no czemu się tym nie pochwalić czasami, nie? Jasne, choć myślę też o tym, a propos ciebie jako edukatora, że dzisiaj każdy z tych artystów to jest imię i nazwisko przede wszystkim. Czyli on wyjdzie na rynek, on będzie tą marką. Jego rysunki będą jego rysunkami, ale one będą podpisane i ostemplowane nim właśnie. Czyli tak naprawdę no, musisz umieć się też nie tylko pięknie coś narysować, ale sprzedać. To jest już budowanie marki osobistej i to jest mega ciężkie, bo będziemy zahaczali różne wątki na tą sprawę, ale patrząc się w ogóle na architekturę i na studentów z ASP na przykład i w ogóle głównie artystów dzisiaj, to nie mają gigantyczny problem z marką osobistą. Oni mają warsztat, mają te podstawy wszystkiego i robią kapitalne rzeczy, ale w ogóle tego nie łączą z marką osobistą, nikt ich nie może znaleźć i to po prostu jest takie... No ciężko w tym momencie też nawet pracować, nie? U mnie, w moim przypadku, to trochę inaczej skręciło, bo ja teraz aktualnie, w sumie nawet jak jest to tutaj, nie? To jest budowana marka osobista w jakiś sposób. Mówisz o naszym pięknym studiu, które zostało narysowane przez mistrza świata. Ale nawet mówiąc pisząc tego bloga, ja go pisałem przez 2,5 roku anonimowo. Nikt nie wiedział, że to jest mój. Nikt nie wiedział, że to jest moje firmy, tam szkoły rysunku. Teraz aktualnie wychodzi to, że to pomaga trochę budować tą markę osobistą i na przykład właśnie Nvidia i HP trafiło do mnie przez samego bloga. I nie przez moje prace, tylko przez bloga i to, co tam piszę i opisuję, pomagam tak jakby uczniom z całej Polski, tylko żeby zobacz, się dostać. Też jesteś tym, który już to robi jakiś czas. Kiedyś bawienie się blogiem to właśnie było trochę bawienie się blogiem, nie? Dzisiaj albo robienie filmów na YouTube, było robieniem filmów na YouTube. Dzisiaj tym samym jest na przykład bawienie się TikTokiem, ale to się zaczyna profesjonalizować. Gdyby ta twoja treść była taka sobie, przyszła i wyszła, no to pewnie pies kulawa nogą by się Waliszewskim nie interesował. Być może. Chociaż mówię, no, na wybicie się w branży ilustratorskiej czy konceptartowej, albo nie wiem, w samym rysunku, no to są różne ścieżki, nie? Bo właśnie albo można polegać tylko i wyłącznie na nazwisku, albo to budować od strony właśnie, nie wiem, bloga czy szkoły rysunku, czegoś tam innego. Ja akurat w moim przypadku to jest tak, że nie buduję tylko i wyłącznie to na swoim imieniu i nazwisku, bo ja wiem, że ja nie jestem we wszystkim najlepszy. I akurat w moim przypadku to jest spoko, że ja i robię zdjęcia, i rysuję, i maluję, i zajmuję się jeszcze marketingiem, brandingiem, wszystkim. I w jednej osobie spinam tak jakby podstawy z każdej tej dziedziny. I ja mam ekipę, z którą pracuję i ją uwielbiam, która wypełnia luki, których ja nie mam. I, bo ja na przykład, ja nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć. Możesz, mów, co ci się nie udało. Ja rzuciłem architekturę, ja nie jestem po architekturze, nie? A moi uczniowie zajmują pierwsze miejsce po egzaminach. Ale to jest wynikiem tego, że my pracujemy w ekipie i... Ja to otwarcie mówię, bo jak żeśmy napisali artykuł na trójmiasto.pl, no to się taka trochę wylała, takie szambo trochę, że sobie uzurpuję prawo do bycia kimś, kim nie jestem. I nawet nie o to chodzi, bo właśnie specjalnie po to mamy całą ekipę, mamy 8 osób, kiedy każdy jest po innym kierunku, każdy ma inną charakterystykę, w czymś innym się jara. Jasne. I my razem budujemy ten zespół i razem budujemy szkołę. I to jest spoko. I tak samo na blogu też są różni autorzy, i każdy dorzuca do tego swoją cegiełkę. I to jest spoko, bo to w pojedynkę nigdy nic nie zrobimy. Spoko, nie? Też jest to, że powiedziałeś, że nie jesteś we wszystkim dobry. To nie jest takie oczywiste, że się przyznajemy do tego, że wiesz, fajnie, że wyszło. Dobrze, że nie widzieliście tego, że nie potrafię. Powiedzenie o tym, czego się nie potrafi, z pełną świadomością i właśnie umiejętność doproszenia do zespołu kogoś, kto pięknie tę lukę wypełni, to jest wygrana. Bo strasznie mi się podoba w ogóle to powiedzenie, że ja na przykład, nie wiem, konceptartystą, rysownikiem czy fotografem, jestem taki średnim, nie? Może być. Ale jeżeli połączymy to wszystko razem do szkoły rysunku, to jestem najlepszy w tym ze wszystkich szkół rysunku. Nie? I w sensie nie, żebym się chwalił, ale jeżeli projektowałem wszystko, co jest związane z moją firmą, jedną i drugą, wszystko jest projektowane przez moją osobę, nie? I w tym momencie, jak to spinam razem wszystko do jednego, no to konkurencja wypada przy tym trochę inaczej, nie? Bo oni jednak tylko się skupiają na rysunku i to jest wszystko. Ja nie się nie skupiałem na, nie wiem, na dobrym zdjęciu, na filmikach, czy na właśnie na designie tego wszystkiego. I my na przykład mamy też coś takiego w pracowni, że mamy taki dość prosty taki slogan, ładnie rysuj, było. I on wydaje się dość głupi, bo nie można powiedzieć, że ej, ładnie rysujemy, nie? To jest takie dość takie zbyt proste. Ale tu chodzi o to, że raz, ktoś kiedyś na rysownicy napisał, rysuj ładnie, bo przyjdzie Mateusz i twój dzień straci sens. I dlatego mieliśmy w ogóle ten slogan. I to jest spoko, że jak się opowiada za tę całą historię, no to on w tym momencie ma sens. A druga rzecz jest taka, że jeżeli my uczymy rysować, uczymy na architekturę i na SP, to jednak uczymy takiego podejścia, żeby wiedzieć, co jest ładne i zrobić to ładnie.
I dochodzimy, Mateusz, do pięknego momentu, w którym ja mogę cię w pełni świadomie, prosto i krótko zapytać, co to znaczy ładne, i ty będziesz miał spory problem, żeby odpowiedzieć, co? Tak, bo to jest dość skomplikowane, bo większość ludzi, nie trzeba być kucharzem, żeby powiedzieć, że zupa jest ze słona, nie? Tak. I ludzie mówią, że coś jest ładne bądź jest brzydkie, ale nie używają argumentacji. I my też się uczymy tak jakby podstaw rysunku, malarstwa. Może być. Czego jej brakuje, żeby była ładna? Właśnie na to się spina dość sporo rzeczy, też jest gust w tym wszystkim, nie? Bo jeżeli byśmy mieli pracę do omówienia, nie wiem, właśnie jakieś ilustracje, kompozycje, to możemy powiedzieć, że to jest dobre, bo nie wiem, mamy trójpodział, mamy ładne światło, mamy tutaj ładnie plany, głębia jest. Tak samo jest ze zdjęciem, masz ten cholerny trójpodział, masz tą siatkę, nakładasz, jak włączam czasem siatkę komuś na telefonie, myślisz sobie, ale po co mi to jest? I zaczynam coś tłumaczyć. On mówi, ale to jest ładne, zobacz, on tu centralnie stoi. I mówię, no właśnie, gdyby on tak trochę w prawo. Ale to dla mnie jest ładne, dlatego kogoś już nie. Znaczy, właśnie mi się wydaje trochę, że jeżeli my się uczymy tych podstaw i działamy z tym wszystkim, to my uczymy się widzieć, co jest ładniejsze. Bo jeżeli, wiadomo, jeżeli będziemy mieszkali gdzieś tam, nie wiem, i nie interesowali się niczym, no to dla nas, nie żebym był tak ten, ale no wszystko będzie ładne. Czyli nie? Gust może dojrzewać. Dojrzewa, na pewno. A ty też cały czas? Twoja tak, estetyka, zmienia mi się twój gust? Moja kreska się zmienia. Ja w ogóle, najbardziej... Daj spokój, teraz sobie pomyślałem... Heniu Sawka, jak kiedyś przyszedł z technologią i mówi, ja teraz w ogóle już nie rysuję na kartce, tylko ja mam teraz narzędzie i będę rysował. I teraz walczył o to, żeby przesunięcie palcem po ekranie było Sawką, żeby przesunięcie palcem po ekranie było mleczką, żeby właśnie tego Waliszewskiego też gdzieś można było poznać. Ale jak to się zmienia, to będziesz kiedyś zupełnie inną kreskę miał? Tak. Tak, ona mi się na przestrzeni 2-3 lat zmienia. W sensie widać, że tam gdzieś mam, to jest moja kreska, ale ona się zmienia. Zresztą ja lubię eksperymentować. Ja się swoją kreską, nudzę się, nie? Ja jednak dlatego też pracuję z ekipą, gdzie każda jest po innej szkole rysunku, każda ma inną kreskę, inaczej z tego korzysta, inaczej maluje. I ja po prostu potem klękam, super, nie? Jakie genialne drzewa. Biorę, rysuję, kopiuję, mieszam to ze swoimi i robię coś więcej. Bo też przy nauce rysowania, czy tym, jak na blogu też opisujemy, kreski są różne. I w mojej ocenie przynajmniej słabo jest, jeżeli na przykład mamy uczniów i oni wszyscy rysują tak samo jak my. To jest, ja na początku, jak sam prowadziłem te zajęcia, no to cała moja grupa po 2 latach to były małe kopie Mateusza. I to jest głupie, bo... I na koniec powiedziałem im, wyjdźcie! Kopie Mateusza, wyjdźcie! Nie, no bo to z kilometra widać, a ja on chodzi do Mateusza. I tak jakby... No, nie a o co chodzi. Pozwalasz dzisiaj swoim uczniom, żeby szaleli? Tak, mają, muszą. I nawet po przejściu... A spróbuj być Mateuszem na koniec. Po przejściu okresu próbnego, to oni mogą sobie zmienić nauczyciela na kogoś innego. Okay. Nie? To też jest spoko. Mhm. I w ogóle też biznesowo fajnie działa. Że jeżeli ja komuś nie pasuję, bo jestem, nie wiem, zbyt, nie wiem... A... No jaki? No, czasami jestem wredny. Tak. Ale wredny, bo co? Co to szczery. Jest? Tak, aha, szczery, bierzesz rysunek, wywalasz i mówisz wyjdź. Nie, ja zawsze tak planuję, że kiedyś wezmę tą rysownię, co to jest, i tak przez okno wyrzucę. Mam jedną pracownię na pierwszym piętrze i tak, żeby to jeszcze zgadzać z ekipą filmową, to byłaby petarda. Ale nie, tutaj chodzi o to, że na mnie płacą za to, żeby im słodzić. I nawet jeżeli mamy młodsze osoby, nie obchodzi mnie to. Nie? Ja mam ideę taką, że misję i wizję prowadzenia tego wszystkiego, że my chcemy ich uczyć. I oni dają nam tak jakby pieniądze za to, że my dajemy konstruktywną krytykę. Ja w tym jestem bezpośredni. Jeżeli coś jest źle, to jest źle, bo i rysuję obok, czemu to jest źle. Żeby oni wiedzieli. To nie jest tak, że ej, no, nie poda mi się, nie? Zmień kartkę, bo narysuj na nowo. No nie, to nie jest w ten sposób. A bywasz zazdrosny? Kiedyś że byłem. Ktoś to robi lepiej? Tak, kiedyś byłem. No to opowiadaj o tym. Nie, no, a co się zmieniło? Przyszły jakieś sukcesy biznesowe i zobaczyłeś, że możesz? Nie. W momencie, kiedy zatrudniłem pierwszą nauczycielkę, żeby mi pomogła prowadzić zajęcia, ja już wtedy widziałem, że mam tą lukę, i potrzebuję, żeby ktoś mi ją wypełnił dodatkowo, to jak ona zaczęła prowadzić zajęcia, takie, ona chyba lepiej rysuje, nie? Tak podbierze uczniów i ucieknie, nie? I potem w miarę jak to się rozwijało, ja się sam od niej uczyłem i tak było budowane zaufanie i doszły kolejne osoby do ekipy. Ja już tego nie mam. To jest kwestia przyzwyczajenia raczej. Ale myślę, że słowo, którego użyłeś, jest ważne, że to jest kwestia zaufania, że dzisiaj w tym świecie indywidualistów, gdzie właśnie jest ta trwoga, nie? Mam kogoś cudownego w zespole, ale jak on jest tak cudowny, to być może za chwilę on pójdzie w świat. I teraz wiem, że to nie jest zupełnie naszego świata historia, ale kiedy świat się zatrzymał w marcu, szef Airbnb powiedział, muszę zwolnić 1000 ludzi, ale zbuduję dla nich przestrzeń, żebyście mogli ich znaleźć, bo to są cudowni ludzie. Ja bym ich w życiu nie zwalniał. To są giganci w swoich dziedzinach, więc bierzcie moich specjalistów, będę za nimi tęsknił. To jest coś takiego, co jeśli się uda zbudować to zaufanie, to rzeczywiście możesz przynosić górę, a trochę tak ci wychodzi, nie? Czy to wyjdzie, to mogę powiedzieć za 50 lat dopiero, nie?
Bo zaufanie w ekipie mamy, to jest okej. Okay. Ja liczę na ten moment, kiedy uczniowie do nas wrócą, po, nie wiem, po 5 latach od studiów. Jako pracownicy? Nawet nie jako pracownicy, tylko po prostu jako osoby, które są czynnymi architektami, projektantami, ilustratorami, które robią kapitalne rzeczy. Ja się strasznie jaram, jak ktoś robi coś więcej niż ja i jest bardziej pracowity, albo robi jakieś kapitalne projekty. Ja po prostu jest takie, łobosze, jest genialne to. I moim celem w blogu i w szkole rysunku jest to, żeby pomóc im w tym. I jeżeli nawet ktoś potrzebuje pomocy na studiach, a jest po naszej szkole rysunku, to ja się staram mu w tym zwyczajnie pomagać. Nie? Mateusz, dzisiaj jak sobie rozłożymy etap pracy, czy twojego ucznia, czy twojego pracownika, czy twój, ile tam jest technologii, ile tam jest offline'u, ile tam jest online'u, czy to jeszcze działa w ten sposób, że jest jakaś kartka, jakiś długopis, czy ołówek, rysik i zaczyna się projektowanie inaczej niż na komputerze? Teraz tak, jeżeli chodzi o naszą pracownię, jak u nas to wygląda, to ja, ja z komputerem zasypiam. Ja się budzę z nim i robię z nim totalnie wszystko. Czy bierzesz stację roboczą do łóżka? Trochę. Z kim powiedzieć? Znaczy, no mam laptopa, nie? To jest trochę wygodniejsze. Ale tak, mamy podzielone tak, że prowadzimy stacjonarne zajęcia. Poniedziałek, środa, piątek jest jeszcze przeznaczony na zajęcia streaming online. Mhm. I on jest tak jakby kopią tego, co robimy stacjonarnie. I do tego potrzebujemy dość sporo sprzętu. I wprawdzie po marcu to zostało po prostu wymieniony cały sprzęt praktycznie. Dokupione by zostało ogrom po prostu świateł i statywów, kamer i całej reszty. Aktualnie mamy 6 kamer w pracowni. Jedziemy często gęsto na 3-4 kamery, nie? I podpinając to do komputera, to jednak potrzeba, żeby to było tak jakby raz, że potężniejsze, żeby to w ogóle pociągnęło wszystko i było płynne. Bo jak jeszcze do tego podłączymy sobie tablet, jak robię korekty online na tablecie, no to jest ciężko. Bo ty to robisz w real time wszystko, tak? Mm-hmm. To znaczy ludzie, którzy oglądają, widzą twoją pracę po prostu na ekranie, jak film. Mm-hmm. A tam nie może być renderu za długiego. Nie. I ciągle trzeba gadać, a w ogóle... myśmy o tym mówili tam wcześniej na backstage'u jeszcze, nie? Że ja mam problem z mówieniem tak jakby wolniej i wyraźniej. I w marcu to był taki gigantyczny problem, żeby cokolwiek powiedzieć, że i w ogóle nawet z gestykulacją, ze wszystkim. Na początku przy pierwszym filmiku, jak nagrałem na YouTube'a z drzewkami, ja już mówię, nagrywałem go 20 razy, nie? I moi uczniowie zrobili sobie fan z tego, bo ja wtedy nagrywałem to na stojąco. Ja zawsze jakoś tak się schylałem. Za każde schylenie się Mateusza pijemy kilona, nie? I takie... I tam było 40 razy cała praktycznie to. Cała prawda o YouTubie Mateusza, bardzo proszę. 20 skłonów, 20 kieliszków, ekipa cała upita. I później na przykład było coś też takiego, że zawsze mówiłem tak jakby. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że czułem się mniej pewnie, jak to nagrywałem. I tam też było chyba to po 60-70 razy na jeden filmik. Także no sporo jest aktualnie tego sprzętu. Kiedyś był tylko laptop i to było wszystko. Teraz jest tego naprawdę sporo, nie? Czy to pomaga? To znaczy, czy dalej można być artystą używając sprzętu? Tak. Który trochę za ciebie robi. Chociaż to jest na pułapka, bo na przykład praktycznie większość studentów po architekturze, oni w ogóle nie biorą rysunku, w ogóle nie biorą kartki ani ołówka, tylko od razu wszystko w 3D projektują i to robią. I z jednej strony to jest mega wygodne i pomocne, a z drugiej strony to jest pewna pułapka, bo coraz mniej ludzi po architekturze dobrze rysuje, mógłbym powiedzieć. Myślę, że to jest z tym samym mamy do czynienia, kiedy przesiedliśmy się do komputera i nagle musimy zaadresować kopertę. Jak patrzymy na swoje kulfony, to myślimy sobie, kiedyś to wyglądało inaczej. Ja dalej brzydko piszę. Ale tak jest. Nie? I na przykład jest też taka historia profesora, on już nie uczy na Politechnice Gdańskiej, ale to był jeden z nielicznych architektów, który wizualizacje swoje robił ręcznie. On nie robił ich na komputerze, nie wysyłał ich ten, tylko po prostu robił ręcznie i pyk. I wszyscy go kochali. To jest jeden z lepszych, był lepszych profesorów na Politechnice, bo aktualnie jest chyba na emeryturze, z tego co wiem. Choć w moim świecie, tym, gdzie mikrofon, kamera to jest coś naturalnego, jednak możesz być inaczej. Będziesz dobry w online, czy jakkolwiek ten świat za chwilę się będzie nazywał, ale jak nie wylejesz fundamentu wcześniej, to właściwie daleko nie zajedziesz. Nie? Tak samo tutaj. Ty możesz świetnie sobie później renderować, opowiadać w real time, cuda robić, ale jeżeli nie masz zbudowanej umiejętności wcześniej, nie masz wiedzy, tak, to też jest krótka droga. W ogóle sama umiejętność rysowania to pomaga raz przy spotkaniach z klientami, ze wszystkim. W ogóle łatwiej krystalizować swój tak jak pomysł czy cokolwiek na kartce z ołówkiem w ręku, bo przy komputerze trzeba mieć program, trzeba to zrobić w 3D. W ogóle jest totalnie inny feeling tego, jak się po prostu buduje coś w 3D, projektuje, a to się na początku robi na kartce i dopiero potem do 3D przechodzimy. Jednak przy ołówku i kartce to jest takie, no nie wiem, nie że pierwotne, nie, ale no,
od dzieciaka trzymamy ołówek, kredkę czy długopis w ręku i to jest tak jakby najbardziej naturalne, bo jednak przy komputerze to jest już tak mniej, nie? Też to, sporo ludzi młodych aktualnie robi tak, że kupują sobie te tablety wszyscy i od razu w tablet, ołówek to w ogóle nie istnieje, w ogóle nie ma mowy o ołówku albo o cienkopisie. I to też jest złe, bo w ołówku jednak się szybciej uczymy rysować, bo to znowuż mamy kartkę, rękę i jedziemy z tym i to jest dużo prostsze, bo tablet ma pewne swoje ograniczenia, Photoshop też, a ołówek jest szybki, dostępny dla wszystkich, za złotówkę, a nie za parę tysięcy, jeżeli chodzi o ten sprzęt do tego. I mi się wydaje, że wszyscy powinni potrafić umieć zacząć rysować w ołówku. Przynajmniej, nie? Tak. Od tego wszystkiego, a później się profesjonalizować. W ogóle pamiętam, jak ja zaczynałem malować na tablecie i było takie forum Maxo 3D, które skupiało całą śmietankę polską konceptu i ilustratorów i oni siedzieli w jednym miejscu. To było genialne. I tam zawsze mówili, że ołówek musi być level wyżej niż tablet. Nie ma innej opcji. Nie może być tak, że my od razu wchodzimy w tablet, a ołówka żeśmy nigdy nie tyknęli i nie potrafimy rysować, nie? Także mi to dość mocno w głowie siedzi. Ja uważam, że rysunek jest podstawą do wszystkiego i to jest mega spoko. Tylko jeżeli masz ten ołówek i masz tą karteczkę, no to twoja precyzja jest właściwie stuprocentowa, a jak się przesiadasz na komputer, to jak to działa? Tak samo. Znaczy, głowa nadąża, oko nadąża, ręka nadąża, komputer no nadąża? No właśnie, na początku no, nie. Właśnie. Znaczy, potem będzie mieć zadanie, to zobaczysz zresztą, że to jest tak dość ciężkie na początku. Tak, tydzień, dwa tygodnie przyzwyczajenia się i potem możemy już normalnie rysować i nie ma z tym problemu, nie? Też wiadomo, ja na przykład jak teraz sobie usiadłem do tabletu po dłuższym okresie, po dłuższym czasie, to jest jak jazda na rowerze. W sensie nie wyszedłem w prawy i normalnie dalej maluję, nie mam z tym problemu, pomimo tego, że w sumie głównie przez te 4-5 lat trzymałem ołówek w ręku niż tablet, ale jednak no, to jest naturalne, po czasie jak się człowiek przyzwyczai. Skoro mówisz o jeździe na rowerze, pamiętasz ten czas, kiedy byłeś jeszcze gdzieś tam prowadzony przez kogoś, zanim wyjęli kijek i puścili? Tak. Fajny tak. czas? No, czyli to jest powiązane z tym, że byłem wtedy w liceum, jak zaczynałem rysować i malować i zacząłem się tak jakby jarać digitalem, bo w sumie na dobrą sprawę u mnie to jest trochę zawiła ta historia z tym wszystkim, bo ja zawsze chciałem malować ilustracje do gier. Tak jakby to było moje takie, że tylko to chcę robić. Tylko, że w 2008-2009 roku nie było żadnej uczelni w Polsce i dalej na dobrą sprawę nie ma, która toleruje digital painting i w ogóle tego uczy. ASP powoli się przekonuje do tego, że jednak tak możemy... Ale ja myślałem, że przez przypadek użyłeś słowa toleruje. Po prostu nie tolerują. Nie. Uznają, że my to jest coś gorszego. Tak? W zeszłym roku zrobili takie, jak jeszcze nie było pandemii, to myśmy zrobili takie spotkanie, czemu ASP gardzi digitalem. Oni twierdzą, że komputer maluje za nas i to jest takie zbyt proste, nie? To malarstwo tylko tradycyjne, digital to nie. I to dalej ten trochę pokutuje, nie? Bo architektura, ja pamiętam, że jak poszedłem na architekturę, bo to był, nie chciałem na ASP pójść, tylko poszedłem na architekturę, bo tam też rysują. Nic bardziej mylnego, bo tam aż tyle nie rysują. Ale oni mi pozwolili w pracowni rysunku i malarstwa zdawać pracę malowaną na komputerze i na tablecie. Nie? Co było takie dość niespotykane raczej. Nie? Nowatorskie, chciałeś powiedzieć. Bo mało kto tak jakby wtedy jeszcze malował na tablecie, to była tak jakby nowość. No tak, ale mamy już dzisiaj akurat mamy pandemiczny czas, który... Nie odarł, właściwie tak, to trochę offline odarł z pewnego braku umiejętności. Się okazało, że ci, którzy potrafią w online, wygrywają. Nie wiem. No nie? Nie wszyscy chyba. No ale gdyby twoja szkoła wyglądała inaczej, to co? Znaczy, że jakby była bardziej online, czy bardziej No zastanawiam się właśnie, czy w twoim przypadku technologia mogłaby pomóc biznes rozwinąć szybciej? Sprawić, że masz więcej chętnych? Raczej samo wejście w online, tak. No bo wiadomo, w tym momencie docieramy jeszcze przez YouTube'a, czy tam same Kreśl, bo w ogóle blog był też trochę inaczej budowany, to dochodzimy po prostu do szerszego targetu i tak, to pomaga w ten sposób. Jeżeli chodzi o spięcie tego w stacjonarnych pracowniach, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o sam kurs online, to wydawać by się mogło, że w marcu to jest kapitalny moment, że wchodzimy w online. No właśnie nie, bo wszyscy weszli. Wszyscy. Każda szkoła rysunku w Polsce, wszyscy, co robili cokolwiek stacjonarnie, nagle zaczęli robić to online. Ale kto wtedy wygrywa? Ten, kto ma lepszy obraz? Ten, który lepiej uczy? Czy jak to jest? Bo myślę sobie z kolei o wielu nauczycielach niekoniecznie rysunku, ale tych, którzy umieli w online i mieli talent do opowiadania, to nagle z klasy 30-osobowej mogła się zrobić klasa 300-osobowa. To fakt. Tak, jeżeli ktoś ma tak jakby fajny charakter, dobrze gada. Osobowość. Jego się miło, ta osobowość. I ma do tego warsztat, to jest tak ładnie spięte z dobrą jakością kamer, że to jest płynne i tam nie ma żadnych takich, nie wiem, bugów, czy sprzęt się nie wysypuje. Robi z tego prawie że show telewizyjne i tyle. Tak, to działa. To mega działa, nie?
Tylko, no mówię, to też jest, to czasami jest inny target, nie? Bo na dobrą sprawę, bo znowu już tak biznesowo bardziej, nie? Kurs online dociera do totalnie innej widowni, kurs stacjonarny też do innej widowni, do dorosłych też jest coś totalnie innego i na przykład po wstępnych analizach wychodzi na to, że kurs online, jakbyśmy zrobili to na takiej pełnej petardzie, nie? Że on jest kapitalny, bo robimy taki. Masterclass tylko... po prostu. Tak. By Mateusz Waliszewski. To on niestety jest dla ludzi, którzy mają 22-25 plus i są starsi, bo oni mają czas po pracy, bo mają ochotę zapłacić za to, posiedzieć trochę i popracować, bo liceum nie. Liceum po szkole to jest takie, wyłączamy wszystko, Messenger ewentualnie i to jest tyle. I oni już mało, nie? Na YouTubie ewentualnie czasami siedzą, ale to musi być takie coś, co delikatnie odmurzcza, a nie coś, co tak jakby każe im... Znowu mam się uczyć. Tak. Tak. Oni są przesyceni zajęciami online, nie? Oni siedzą od 7 do 15 na komputerach i to jest straszne, nie? Jaka jest przyszłość kreski dzisiaj, rysunku, tego co robisz? Jak to czujesz? Będą powstawały coraz ładniejsze rzeczy, będziesz bardziej potrzebny, to się będzie jeszcze jakoś fajnie zmieniało. Tam rozwój technologii może pomóc przyspieszyć albo zmienić pewne rzeczy, czy nie? Tak, wchodzimy totalnie, po prostu też wejdziemy bardziej z technologią i oczywiście z montowaniem, streamowaniem, z tą resztą, bo to pomoże na pewno. Co do samego rysunku, to nie chciałbym być, nie wiem, zabijać branży trochę, nie? Ale coraz mniej tego jest, nie? Jest jednak coraz mniej uczniów i nie mówię, że tak jakby u nas w szkole rysunku, tylko w ogóle na rynku, bo raz to jest też związane z demografią, dwa, że ludzie jednak, co jest dość... W sumie dla mnie ciekawe, że u nas 90% uczniów, czy tam osób, które nas czytają, czy ten, to są kobiety. Na architekturze nie ma facetów prawie w ogóle. Co się z nimi stało? Są na IT, programują. A. I to też jest tak jakby ma wpływ na szkołę rysunku i na to, co się robi z rysunkiem. No i druga też jest sprawa, że... Ale poczekaj, to, że jest tak dużo kobiet, to ma wpływ na rysunek, na jego kształt, na jego formę, na jego emocje? Też, bo wiadomo, w sensie, ja tutaj nie mówię, że to jest jakaś różnica między kobietami a mężczyznami w kresce, ale każdy ma inny charakter, kobiety jednak tak jakby mają ten jeden pewny kierunek osobowości, mężczyźni też i ta kreska jest różna w tym momencie. Jak oni wszyscy razem siedzą, to ta kreska tym bardziej się zmienia, a jak mamy tak jakby jeden kierunek, to on jest po prostu taki. Ja nie mówię, że to ma jakiś wpływ jakikolwiek, nie, ale co do samego rysunku, no to ludzie bardziej wchodzą już w tablet i samo rysowanie takie tradycyjne jest. Może nie, że w odwrocie, ale no mniej tego jest, nie? Czyli to nie ma już czegoś takiego jak rysunek 2.0 czy rysunek 10.0, czy w ogóle mówimy raczej o tym, w jakiej formie on przetrwa? Jak to będzie wyglądało? Może inaczej. Ja nie wiem, czy będzie taki hype, jak był kiedyś na to, nie? Mhm. Czyli co, wszystko zdjęcia zastąpią albo filmy? Tablet. Tablet i komputer. To naprawdę. I w sensie, i to tym bardziej mnie dziwi, że na przykład ASP dalej tak jakby siedzi przy tym tradycyjnym wszystkim, nie? I oni nie cisną tych komputerów i tabletów, bo jednak to mega przyspiesza pracę. Jednak jeżeli robimy ilustracje, nie wiem, one mają iść do druku, do książki, do gier, do filmów, do wszystkiego, storyboardy i inne rzeczy takie do roboty, no to jednak, no błagam, jak ktoś to będzie tradycyjnie robił, to ile on to będzie robił? Mamy film... który myśmy film robili, Polacy? Vincent, tak. Ja on był pierwszy zrobiony normalnie, potem każda klatka była malowana. To jest patent kapitalny, zrobienie filmu i go wypromowania w ten sposób, bo każda klatka była malowana pojedynczo i w tym, jak ktoś to słyszy, to oglądam, nie, bo muszę to zobaczyć. Ale ile to pracy zajmuje? To jest robota na nie wiem ile lat, nie? Mówisz sporo o oszczędności czasu i o tym, jak on jest dla ciebie ważny i z perspektywy biznesowej doskonale to rozumiem. Tak. Czy da się robić coś szybko, ale równie dobrze? Pewnie. Od tego mam pełno programów. W sensie, w rysunku niestety nie. Są pewne skróty i okej, one działają, ale jednak mamy rękę, mamy ołówek i trzeba to wszystko porobić. W digitalu natomiast mamy programy 3D, mamy photobashing, korzystamy ze zdjęć, matte paintingów, tego wszystkiego, co przyspiesza kapitalnie pracę, że my nie malujemy każdego elementu osobno. Nie, że mamy pędzelek i malujemy sobie jedną skałkę, jeden kamień albo trawkę. Nie, nie bierzemy sobie pędzel albo bierzemy zdjęcie, nakładamy je, robimy podmalówkę, korzystamy z 3D, żeby nie rozkminiać za bardzo tam całego światła i całej tej sceny, tylko po prostu często gęsto jest robione tak, że ludzie sobie całą tą kompozycję modelują w 3D, renderują wstępnie w czerni i bieli i potem biorą i to podmalowują. I to przyspiesza pracę gigantycznie. I w momencie, kiedy, nie wiem, robimy grę czy robimy film, no to tutaj... No, to są pieniądze niestety. I tutaj jednak produktywność dość mocno wchodzi, bo no, jest ważna, nie? I komputery, tablet, czy Photoshop, czy programy 3D wspomagające to są nieodłączne do tego, żeby przyspieszyć pracę kilkukrotnie, nie? Od czego zaczynasz naukę rysunku?
Jeżeli mam być szczery, to odwaga od ołówka, kartki i martwej natury, bo ona jest taka przystępna i ona nie niszczy psychiki, nie? Bo jeżeli byśmy zaczęli od postaci, kiedy większość ludzi, szczególnie tych młodszych, nie? 14-15, to postać, rysuję postać, nie? Ale ja też... A ty już wiesz, że on się na postaci wyłoży, tak? Wszyscy się wykładają. Błagam. Ja też mam swoje błędy w tym wszystkim. Ale ja jestem też nauczony, że raz, jest takich parę takich, nie wiem, sloganów czy coś tam, od ogółu do szczegółu, to jest raz, czyli od tak jakby całości do mniejszych elementów. I anatomia jest czymś, co ćwiczymy na samym końcu. Nie na początku, tylko to jest na samym końcu, bo w anatomii są bryły, jest światłocień, jest anatomia, proporcje, jest perspektywa, tam jest wszystko. Jeżeli my tego nie ogarniamy wcześniej w podstawach, to w ogóle nie ma co się brać za anatomię, nie? I to też ma fajną taką historię, bo zawsze mówię o tym na zajęciach. W Polsce anatomia, jak jest ćwiczona na studiach czy w szkołach rysunku, to ona jest na podstawie paru poręczników, potem mamy modela i ona tam się ćwiczy. I jeżeli mam być szczery, to... Ja to zabieram moich studentów do prosektorium. Tak. To też można. Ale o co mi chodzi? Teraz zgubiłem wątek. Mówiliśmy o tym, że jeżeli już zaczynamy anatomię rysować, to są różne modele, różne sposoby, żeby się jej nauczyć. A, tak, właśnie. Ja mam pełno książek od anatomii. Jest, mam tylko po prostu pełno. I wszystkie starałem się przerysować. Jeżeli, no, ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, czy nie. Żadnej nie przeczytałem, bo tak jakby nie wiem, czy potrzebuję nazwę tego mięśnia, jak on się nazywa dokładnie. A mieliśmy nauczycielkę z Ukrainy, która w Odessie studiowała na ASP i oni tam mieli coś takiego, że profesor podchodził i mówił po łacinie nazwę mięśnia do poprawy i mieli go poprawić. I to jest tyle. I to jest taki poziom anatomii, to jest w ogóle totalnie inny świat, nie? I co jest jeszcze ciekawe, oni do nauki anatomii zwierząt na przykład mieli żywego konia na wyposażeniu pracowni. Jak mieli ćwiczyć anatomię konia, to im konia wprowadzali do pracowni i go sobie rysowali. Ale uśmiecham się, bo czytałem gdzieś w biografii Michała Anioła, że on się zakradał do prosektoriów, żeby właśnie sam sobie robił tam sekcję zwłok, żeby właśnie wiedzieć, jak później te mięśnie mają być wyrzeźbione. No, no ogólnie nauka anatomii na tym polega. Nie? Może nie w wkradaniu się do prosektorium, ale na rozkminianiu całych mięśni, wszystkiego to tak. Nie? Zaczynamy od ogółu. Dochodzimy do szczegółu. Co jest najtrudniejszą rzeczą do narysowania ever? Podstawy. I nie, żeby one były najtrudniejsze, tak, że tak, aj podstawy, czemu narysowanie sześcianu jest najtrudniejsze? No nie, ale żeby się do tego usiąść i poćwiczyć to przez 2-3 lata non-stop, dzień w dzień, perspektywę, kompozycję, nawet dłużej czasami, nie? A to nikomu się nie chce. Każdy chce od razu postać. I postać jest trudna do narysowania na dobrą sprawę, ale najtrudniejsze jest przejście przez te pierwsze rok, 2 lata, kiedy my sami wyrabiamy sobie dyscyplinę pracy z tym i ćwiczymy podstawy, bo one potem procentują. I to jest najcięższe, bo większość osób się wykłada tutaj, bo im się nie chce. I gdy miał to określić, to najcięższe są podstawy, bo one są najnudniejsze. Nie? One zabijają całą motywację, energię, takie hura, optymizm. Ze wszystkim to tak dołuje i nie ma nic. Nie? Ponieważ ja jestem przed swoją lekcją, więc się cieszę, że w ten sposób opowiadasz. Zapytam cię przed nią jeszcze o jedną rzecz. Po czym poznać Gamonia? No, przychodzi tam iluś uczniów i ty już wiesz, że po prostu nic z niego nie będzie. A ponieważ powiedziałeś, że jesteś szczery, więc pewnie prędzej czy później to usłyszy. Dobra. To jak ktoś tak wchodzi do pracowni i my takie, no okej, okay, dobra. Zrobię. No zrobię, nie zrobię, chce mi się, nie chce mi się. A mi nie wyszło, a mi nie wychodzi, to nie robię. I jest trochę takich osób, że oni jednak przychodzą na te zajęcia, jest takie, że nie wiem, rodzice im kazali, czy nie wiem, wpadli na genialny pomysł, pójdę na architekturę na SP, bo to jest fajne i to nie ma tak jakby zaplecza z tym, że to rzeczywiście on chce to robić, tylko po prostu pomyślał, że to jest fajny zawód być architektem. No nie. Czyli przychodząc trzeba już, nie wiem, czuć, mieć pasję, mieć jakikolwiek talent do tego? No właśnie. Czy i to się da to nauczyć? Tak, pod koniec też, nie? Właśnie nie talent. Dla mnie talent to jest kwestia tego, że nam się chce. Jeżeli nam się nie chce, to ja nie wiem, można urodzić się z wiaderkiem tego talentu i to nic z tego nie wyjdzie, bo żeby się nauczyć rysować, trzeba to narysować, zapamiętać i potem możemy z tego robić swoje rzeczy. I jeżeli ktoś się posługuje talentem, no to w mojej ocenie to jest tylko i wyłącznie to, że mu się chce. Bo jak komuś się nie chce, no to nic to z tego nie zrobi. Mateusz, połowa sukcesu jest. Mi się chce, nie żebym musiał, ale mi się chce, więc zaraz zobaczymy, czy to jest w ogóle do zrobienia. Bardzo dziękuję za również to spotkanie. Dzięki. Nie zapisywałem się oficjalnie, ale czuję się trochę, jakbym wpadł właśnie do ciebie na lekcję.
Tak, i dlatego dzisiaj sobie... Sprawdzę, jakim jesteś nauczycielem, proszę. Teraz tak, normalnie gdybyśmy prowadzili te zajęcia z digitala i miałbyś pierwszą lekcję, to zazwyczaj to jest tak, że my omawiamy funkcję Photoshopa i się przyzwyczajamy do ręka, tablet i oko. Bo wiadomo, mamy tutaj rękę, oko patrzy się na monitor i to jest tak coś dziwne, żeby spiąć. Ale co, że ja tutaj sobie tak coś tu robię, tak, ale nie patrzę na swoją rękę. Tak jest. I to jest dość ciężkie na początku się do przyzwyczajenia, bo jednak nie patrzymy się w ogóle na rękę i nie widzimy, co robimy. I przynajmniej u niektórych osób to jest na początku ciężkie, nie? Przy okazji na samym już malunku, jak już malujemy, to my tłumaczymy te wszystkie funkcje z Photoshopa. I dzisiaj zadanie jest takie, które byłoby normalnie na trzeciej, czwartej lekcji, czyli tworzenie takich kubików, które mają różne faktury. To super, że założyłeś, że twój uczeń jest w miarę pojętny, skoro już jesteśmy na czwartej lekcji. Dziękuję ci za to. Trzeba zrobić dobre pierwsze wrażenie, bo serio na początku niektóre zadania są dość nudne, a to przynajmniej jest dość ciekawe, bo można sobie od razu pomalować, stworzyć coś tak jakby w 3D i potestować sobie robienie różnych elementów, nie? Bo na początku, gdybyśmy mieli tłumaczyć same tam zasady funkcjonowania Photoshopa, to jest dość ciężkie i długie, a tutaj w tym przypadku akurat to jest przyjemniejsze, nie? Bo jeżeli byśmy mieli zaczynać, to każdy uczeń powinien sobie zrobić taki sześcianik, obojętnie jaki narysowany, może być brzydki, mały, obojętnie jaki, nie ma za bardzo różnicy, nie? I teraz polega to na tym, że wybieramy sobie fakturę, czy materiał, z którego będzie ten kubik zbudowany. I na przykład możemy sobie zrobić, że to jest kamień. I tutaj do malowania, jeżeli byśmy to robili sobie, to możemy sobie zrobić sobie różne formy tego kamienia, bo to albo możemy zrobić tak, że tak aktualnie sobie robię, że to jest linarka, czyli tworzymy sobie jakiś taki podrys linearnie, kreską samą, albo możemy od razu sobie wejść w malowanie całą plamą. To są różne szkoły, każdy ma swój styl, jak komu wygodnie. Czy teraz ja widzę twoją kreskę, czy jeszcze nie? To jest moja kreska. Okej. Czyli te bazgroły to jest twoja kreska. Tak jest, tak. W ogóle w malarstwie coś, co mnie fascynuje najbardziej, czego w ołówku za bardzo nie ma, chociaż to też tam występuje, to jest to, że my większość prac oglądamy z daleka i one się wydają, że mają kapitalny detal. I właśnie magia w malarstwie polega na tym, że my malujemy plamą, jak podejdziemy bliżej, to coś, co nam się wydawało, że to są włosy, czy to jest jakiś blik, światło, czy tam metal, czy śrubki, czy inne rzeczy, plama. To jest taka chamska plama. I to jest właśnie fajne, że my się staramy malować tak, taką, może nie, że iluzją optyczną, ale takimi skrótami, żeby to wyglądało mniej więcej jak to. I dopiero potem my sobie z tego, z daleka, wyobrażamy, że to jest ten detal cały ze wszystkim. Nie? Co też mnie zawsze fascynuje, jak łatwiej się maluje w ten sposób, kiedy to nie jest właśnie ciągnięta cały czas jedna linia, żeby narysować coś, tylko się bawisz tym, tak jakbyś muskał tą karteczkę, wychodzi czasem nawet prościej. Właśnie kiedyś pamiętam, jak prowadziłem warsztaty na GraphConfie, to jest taka konferencja dla projektantów graficznych, to jedna dziewczyna powiedziała, że chodziła kiedyś na rysunek i jej najbardziej w głowie zapadło to, że nauczyciel powiedział, że nie taka jednostajna kreska, że taka puf i kreska jest narysowana, tylko właśnie taka kreska, która jest taka ostrzejsza, delikatna, gdzieś tam się oderwała, ona najwięcej pokazuje charakteru, dynamiki rysunku i wszystkiego. I teraz co moglibyśmy z tym zrobić, co się mega przydaje tutaj, jak to tak fajnie płynnie działa, że odpalamy sobie jeszcze dodatkowo zdjęcie i to jest taki właśnie skrót, który pomaga nam szybciej malować, nie? Chociaż na początku totalnie tego nie polecam, bo to nie... Nie rozwija. Nie każe myśleć za bardzo, nie? Ale to przyspiesza właśnie pracę i to jest jeden z trików, które się korzysta po prostu przy robieniu pracy na zlecenie. I w tym momencie mój mózg jest zwolniony na temat myślenia w ogóle tak poprawnie na temat koloru, że sam go dobieram na oko. I kolejny... Czyli masz tę górę obok, ona ma ileś odcieni brązu, ta, więc ja ty się tym po prostu kopiuję i się tym bawię, nie? I okay. To jest tak jakby dla mnie prostsze i przyspiesza pracę. I też dość fajne jest, albo przydatne, żeby sobie dobrze skonfigurować tablet ze wszystkim, żeby jednak to było przyjemniejsze, bo część ludzi korzysta ze skrótów na klawiaturze, część korzysta ze skrótów na tablecie. Ja akurat jestem przyzwyczajony do tabletu, bo w tym momencie nie muszę za bardzo sięgać do samej klawiatury, nie? Śmieszna historia, bo jak dostałem pierwszy tablet i zacząłem malować, to nie miałem pojęcia, jak zrobić prostą linię na obszarze roboczym, czyli na Photoshopie, to brałem linijkę do tabletu i rysowałem od linijki. Ale działa? Działa. Po pewnym czasie, jak sobie zaczniemy to malować, to też nie chodzi o to, z jednej strony można tak zrobić, że my kopiujemy zdjęcie i staramy się zrobić podobną skalę, ale czasami warto sobie zrobić to w różnych wariantach i tworzymy coś totalnie swojego, tylko bierzemy kolor i ustalamy, że to jest skala. A skala może być różna. Tam możemy sobie trawę domalować do tego, możemy sobie zrobić tam wszystko. I teraz to jest to, co w malarstwie mówiłem, że z daleka to faktycznie wygląda jak kamień, jest spoko. Jak przybliżymy sobie, no to jest taka banda po prostu jakichś plam położonych, to w sumie nawet nie jest takie do końca przyjemne, aż tak dla oka z bliska. Nie jest, nie? Chociaż zawsze mnie fascynuje to, że wy rysownicy, wy malarze widzicie
gdzie ma być cień, widzicie, gdzie ma być mocniej ta plama postawiona, gdzie ma być lżej, tak żebym ja z daleka właśnie miał ten efekt kamienia. Właśnie genialne dla mnie jest to, że jak my się uczymy rysować i malować, to na początku to musimy to odkryć i tak zobaczyć to. W momencie, kiedy my to zobaczymy, tak samo jest z kompozycją, z perspektywą, ze wszystkim, to wchodzi nam tak jakby w podświadomość i my z tego korzystamy, wiemy, że to tam jest. I czasami nawet, i tak ma sporo ludzi, jak nawet kapitalnie rysuje, a nie uczy, bo tak jakby nie musiało przekazywać wiedzy, nawet nie potrafi tego nazwać, albo tak dokładnie to wytłumaczyć, bo to jest wyrobione po prostu na podstawie lat doświadczeń i malowania i robi na studium tematu zwyczajnie, bo to jest studium kamienia, można by tak to nazwać. I po czasie faktem to po prostu jest tak, że ja wiem, że to ma być cień, bo tak jakby widzę tą całą bryłę, tu mamy światło, tu mamy cień, możemy go sobie wykreślić dodatkowo i tu też pomagają te programy 3D, bo one nas znowu zwalniają z myślenia na ten temat i znowu już upełniają pracę, nie? To też jest mega spoko to, że pracując na tym, to jest mega płynne, bo jeżeli sobie odpalimy OBS-a, odpalimy sobie Photoshopa, jeszcze jakiś inny program, muzykę i nie daj Boże jeszcze Chroma odpalimy sobie, co zżera strasznie wszystko, no to się naprawdę potrafi zapchać, a tutaj nie zdarzyło mi się testując tego laptopa Omen, żebym go zapchał. Większość konceptartystów i w ogóle środowiska projektowego, mówię o architektach i właśnie o tym, pracuję jednak na Windowsach i to jest mega spoko, bo jednak można rozbudować sprzęt, można go tak jakby podrasować sobie i nie ma z tym problemu. Ja na przykład się spotkałem z tym, że jak nagrywałem podcasty i robiłem parę rzeczy, to nie mogłem zainstalować części rzeczy, bo one nie były dostępne na mój system w ogóle, nie? I musiałem brać komputery z Windowsem, żeby doinstalować tam parę wtyczek i parę rzeczy porobić, bo one zwyczajnie nie były dostępne. Czyli jesteś multiinstrumentalistą w sumie. Trochę. Ale lubię to. Nowe rzeczy zawsze są tak jakby spoko do nauczenia się. Ale też nawet z podziwem patrzę tutaj na ciebie. Opowieść się toczy. Pamiętanie, żeby usta były blisko mikrofonu, cały czas kontrolujesz to. I jeszcze nawet zdarzyło się odrobinę sensu. Staram się. To jest zdrowie. Bardzo dziękuję, szanowny panie Mateuszu. Również. Za ten kamień też. No, spróbuj nim teraz rzucić. I tak jak go zniszczyłem. Właśnie to też jest koniec taka rzecz, że jak za długo na czymś siedzimy, to potrafimy to dość ładnie zniszczyć, nie? No tutaj aż się prosi, nie? A jeszcze może to, jeszcze to. Za dużo jest tych bodźców, żeby rzeczywiście to ruszyć. Dziękuję jeszcze raz za lekcję, opowieść i trzymam kciuki. Również. Dzięki.